Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Najmniejsze przykazanie i najmniejszy w Królestwie Człowiek. Co będzie z tymi, którzy zniosą przykazania największe, na przykład nie zabijaj, nie cudzołóż, nie wyznawaj miłości, nie miej nigdy innych bogów przed Bogiem prawdziwym. Co będzie z tymi? Największe przykazania, najwięksi grzesznicy. Bardzo musimy się modlić za tych, którzy znoszą przykazania, żeby się nawrócili, bo nie osiągną nieba. Straszliwa perspektywa. Potrzeba, naprawdę potrzeba wytrwałej modlitwy Kościoła. Do zobaczenia jutro.